Moi drodzy, w poniedziałkowy poranek witam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelicko-augsburskiej w pokoju. W modlitewniku z Biblią na co dzień, na dzień dzisiejszy, czytamy takie wersety. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale, w 19 wierszu czytamy: Pan rzekł, wybrałem Abrahama, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo. A w liście apostoła Pawła do Rzymian, w 6 rozdziale, w 22 wierszu czytamy: Wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Przeżywaliśmy wczoraj niedzielę quasi-modogeniti, co znaczy jak nowonarodzone niemowlęta. Narodzone przez Boga do nowego rodzaju życia. Odrodzenie. Narodzenie na nowo. Jest ono skutkiem Bożego działania w nas. Ten temat kontynuują również teksty na dzisiejszy dzień. Werset starotestamentowy pochodzi z perykopy o tym, jak trzech mężów odwiedza Abrahama i Sarę, aby zapowiedzieć im narodzenie ich syna Izaaka, a także przepowiedzieć zniszczenie Sodomy. Z fragmentu tego dowiadujemy się też, że Bóg ma potężne plany wobec Abrahama i jego rodziny. To z niego ma wywodzić się naród wybrany. To przez niego mają być błogosławione wszystkie narody ziemi. To Abraham ma być nowym początkiem. Od niego rozpoczyna się historia narodu żydowskiego, umiłowanego narodu przez Boga. To Abraham ma zaszczepić w swoich potomkach miłość do Boga i poddanie się Jego prawu. Zmartwychwstały Chrystus jest nowym początkiem nie tylko dla narodu żydowskiego, ale dla całej ludzkości. W Nim nie ma już ani Żyda, ani poganina. W Nim każdy ma szansę na nowe życie, bo On wyzwala od grzechu każdego, kto wzywa Jego imienia. Apostoł Paweł w 6 rozdziale listu do Rzymian pisze, że wcześniej byliśmy sługami grzechu, ale Jezus wyzwala nas od niewoli grzechu, abyśmy mogli stać się sługami sprawiedliwości. Musimy więc wybrać między byciem sługą grzechu a sprawiedliwości. Jeśli grzeszymy, stajemy się sługami grzechu, którego droga prowadzi do śmierci. Jeśli słuchamy słów sprawiedliwego, jesteśmy sługami sprawiedliwości. Historia Sodomy, której pośrednio dotyczy jeden z dzisiejszych wersetów, doskonale nam to obrazuje. Nie możesz stać po środku. Albo wyjdziesz ze swojej Sodomy, albo w niej pozostaniesz i umrzesz. Bóg do każdego z nas mówi dzisiaj: ratuj się, bo chodzi o twoje życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się. Naszym celem nie jest oglądanie się na nasze dawne życie. Nostalgiczne spoglądanie na to, co i w jaki sposób przeżyliśmy. Naszym celem jest żywot wieczny. Nowe życie, które przynosi nam zmartwychwstały Pan. Jak ma to życie wyglądać? Niech odpowiedzią na to pytanie będą słowa księdza Romana Miklera. Nie panowanie, ale służba.
nie nad innymi, ale wśród i dla innych. Nie władza i rządzenie, ale poświęcenie i służba. Nie dla własnej korzyści czy chwały, lecz dla chwały Boga Ojca w niebiesie. Służyć jeden drugiemu. To główna zasada Królestwa Chrystusowego. To jest droga do wielkości w Królestwie Bożym. Amen. Módlmy się. Kochany i dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci też za Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Prosimy, spraw, abyśmy każdego dnia chcieli rodzić się na nowo w Tobie i Tobie służyć, jako Twoje dzieci. Bądź z nami, daj nam błogosławiony i dobry dzień. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Moi drodzy, życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.